Siemanko drodzy widzowie, Janek Bochowi dzisiaj moim rozmówcą. Cześć Janek. Cześć, witam. Przede wszystkim co to za kontuzja, pochwal się, bo no, gruchna wiadomość taka nie inna, a tu widziałem, że sobie trenujesz, jak to jest? Niemiła kontuzja. Przepuchliny 3, C4, C5, C6 chyba w szyi, tak, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie ci tej nazwy nie powiem, no bo to nam jest taka magiczna nazwa. Ogólnie jedna z tych przepuchlin naciska mi na nerwi, to mi jej przeszkadza bardzo, nie mogę... No tak jak widziałeś, takie technikę mogę zrobić, worek mogę pouderzać i na tym się kończy mój trening. Tak, żadnych mocnych sparingów, żadnych drilli, bo każdy jakiś mocniejszy spięcie czy jakiś cios, no to mi paraliżuje od szyi, wiesz, rękę, klatę. Także na razie taka zabawa powiedzmy, ale to jest fajne, że się mogę cokolwiek ruszać, tak, że nie jest tak, że leżę w domu i patrzę w sufit, więc mogę przyjeść właśnie zrobić technikę, pokopać worek. To jest spoko. No ale co, no mam jeszcze... Myślę, że za 4 tygodnie wrócę już tak na 100%. Rokowania są dobre, że się obejdzie bez operacji, ale też tej operacji nie wykluczają na przyszłość. Ale mówię, no jest dobrze, z każdym dniem czuję się lepiej, bo cały czas mam też ten palec zdrętwiały, ale puszcza. Każdego dnia jest coraz lepiej, więc działa ta rehabilitacja. No też leki dostałem, wiesz, taką strzykawką, igłą przez szyję w to miejsce, żeby obkurczyć trochę tę opuchliznę. No i na razie to pomaga. Powiedziałeś, że operacja może później, czyli na pewno da się wyleczyć tą kontuzję teraz bez żadnego zabiegu. Tak, takie są rokowania, że da się to zrobić rehabilitacją, no ale to czas pokaże. No, mówię, no każdego dnia się czuję lepiej, więc ta rehabilitacja i te leki zadziałały. Ale tak naprawdę, no wiesz, ja tak uważam i że jak za te 4 tygodnie na przykład rehabilitant mi powie, słuchaj, od dzisiaj możesz robić sparingi, no i zrobię sparing i znowu dostanę na przykład, wiesz, nie wiem, lewy prosty i mi znowu pójdzie, wiesz, prąd do ręki i przez minutę nie będę mógł się ruszać, no to lipa, nie? Ale jestem dobrej myśli, wierzę w to, że jednak zadziała tylko właśnie to, że obejdzie się bez operacji. Są już jakieś rozmowy na temat nowego terminu z tego starcia, czy nie? Już jest nowy termin. Już jest nowy termin, no ale mówię, no to jest takie, wiesz, jak się to mówi, że palcem na wodzie pisane. No bo ja jeszcze, wiesz, inaczej, termin pasuje, będę miał dużo czasu, żeby się przygotować, więc spoko, no ale no najpierw muszę dostać zezwolenie od rehabilitanta. Piotruś, pozdrawiam, rehabilitację Łomianki. Słuchaj, możesz zrobić trening normalnie na 100%. Zrobię trening, zrobię sparring, zobaczę jak się czuję i wtedy będę wiedział, że mogę się szykować do tej walki. Czyli pewnie wtedy też zostanie termin ogłoszony, jeśli już dostaniesz zielone światło od rehabilitantów. Wiesz, to termin może zostać szybciej ogłoszony. Zobaczymy, no ale to nie znaczy, że się odbędzie. No ale tak jest, wiesz, no tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy jakakolwiek, bo to nawet się może dzień przed walką coś wydarzyć, więc nie ma co być czarnowidzem, trzeba być optymistycznie i pozytywnie nastawionym do tego i taki jestem. Czarnowidz, taka w ogóle postać z Magii Miecz też jest tu w dodatku. Aleksander Rakic coś pisał, komentował jakieś słowa odnośnie kontuzji twojej, gdzieś widziałeś jakąś wypowiedź czy nie? No tak, życzę zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia i do zobaczenia później. Także no i tyle. Ja również mu odpisałem, dzięki, see you later, that's it. Nie, bo są zawodnicy, którym jak termin się zmienia, to strasznie nie pasują, szukają jakichś, wiesz, historii niedopowiedzianych i tak dalej. No, to jest życie, no, to nie jest ściemanie, wiesz, jakaś wymówka, że nie wiem, że mi szaman zabronił, czy coś tam, tak i tak, bo też słyszałem takie historie, że... że takie się wydarzyły, no po prostu, no wiesz, normalnie kontuzja, no jest kontuzja i sorry, trzeba to zrozumieć, no. Glover Teixeira, Jiří Procházka, Jura, tam różnie się jego, wiesz, Jiří, mniejsza z tym. Ja się urodziłem przy granicy, Jura. Jura to jest krakowsko-częstochowska. Jura. Janek, kto jest twoim faworytem w tym starciu? Pół na pół. Ale trzymam kciuk, to czy wiesz, jest tak troszeczkę mam rozdarte serce, ale chciałbym, żeby Glover jednak trzymał pas, jak ja mu go odbiorę. Taki mam scenariusz w głowie i zobaczymy, czy się spełni, czy nie. No a gdyby, bo Glover też nie ukrywa, że to już chyba ta jedna, dwie walki maksimum zostały do końca, nie boi się, że jakby teraz wygrał, to będę, zakończy? Tu nie wiem, no będę, wiesz, Glover, proszę, wróć. No słuchaj, no co ma być, to będzie, no zobaczymy. A to tak siedzi ten Glover w głowie, czy to taka sportowa ambicja tylko? Sportowa, no. Ja zawsze mam sportową ambicję, chyba że to jest na przykład Rug Rockhold, nie? No to wtedy coś innego. Nie no, śmieję się. Ale nie, no to jest sportowa ambicja, złość typowa, że... No, Izu, twoje to jest? Nie, i to psujesz. No, najlepiej. Nie jego zepsuć, połamać. Słuchaj, no po prostu, no chciałbym, wiesz...
pokazać mu, że najnormalniej w świecie zapomniałem swojej legendarnej polskiej siły w pokoju hotelowym. I tyle. Narkun versus Chuzi Gajew. Czy widziałeś to starcie? Widziałem. W ogóle, może pytanie wyprzedzę. Czy tym razem transmisja zadziałała, że mogłeś obejrzeć całą galę? Nie, zadziałała. Nie jedna. Nie, obejrzałem, chociaż dłużyło mi się bardzo długa gala, nie? Wiesz, ja nie lubię tych otwarć, nie lubię tych... Ale dobra, nie mniejsza z tym. No szkoda, czy miałem gdzieś, wiesz, no... No bo z Tomkiem trenujemy często razem, gdzieś tam się wspieramy, no słuchaj, życie, no trzeba się, wiesz, ale fajna walka, dobra walka, mocna walka, no trzeba się, wiesz, wyciągnąć wnioski, pozbierać i tak samo, wiesz, no jest w tym momencie co ja, no on stracił swój pas, ja straciłem swój pas, więc możemy sobie zadzwonić, wiesz, wieczorem i polamentować. No co, musi, wiesz, znaleźć, zobaczyć, co poszło źle, dlaczego i ja wierzę, że Tomek wróci i odzyska. Ale Chuzi Gajew chyba też tutaj był na przygotowaniach jakiś przynajmniej krótki okres przed walką. Nie, oni to oczywiście, tak mi się wydaje, bo gdzieś tam później widzę, że Piotrek wrzucił zdjęcie z nim, że on tylko był po prostu, nie wiem, przyjechał zobaczyć klub i tyle. Nie widziałem go, żeby trenował. No bo tam w Rosji to legendy, że znaczy, gdzie Janek trenuje, przyjechać podobno, tak? Zobaczyć klub. Dobrze, cieszę się. Marian versus Borys. No Marian, twój kolega klubowy, jak widziałeś werdykt w tym starciu, czy widzisz jakieś tam... Nie widzisz, ja też nie widzę. Nie widzę. Słuchaj, no Marian był lepszy, też fajna walka, dobra walka, bliska walka, ale bez jakiegoś tam, wiesz, podtekstu, no po prostu, no był lepszy i wygrał zasłużenie. No. I tyle, no end of story. Miałeś okazję sparować z Michałem Oleksiejczukiem? No nie, iż gdyż jak on się pojawił, to już byłem na L4. Co i tutaj bracia Oleksiejczuk będą wpadać regularnie? Mówili coś? Tak, chłopaki, co gadali z chłopakami, że tak, że będą wpadać. No byli raz, byli drugi raz, więc sam Michał mówił, że chce przyjeżdżać na te sparingi. No więc fajnie, bo się ekipa powiększa, wiesz. Im więcej ludzi do treningu, no to jest już na plus. Każdy inny styl, każdy się inaczej rusza, więc to jest fajne. Jak to jest zobaczyć swoją rzeźbę z klocków Lego? Mega, mega fajne uczucie, jak że wiesz, jesteś za dzieciaka się bawiłeś i tak dalej i oglądasz, jak tam gdzieś powstają, jeżeli to kogoś to w ogóle kręci, no nie? I teraz ktoś buduje z 80 tysięcy klocków twoją postać. No fajne, fajne wyróżnienie. Bardzo mi się to podobało. A co to była za jakaś wystawa międzynarodowa? Tak, co to było? Wystawa klocków Lego cały czas jest bodajże w Galerii Mokotów. Ta rzeźba twoja też jest? Cały czas tam jest. Cały czas ktoś wrzuca zdjęcia, wiesz, na internecie sobie robią ze mną z klocków Lego. Gdzie można iść zobaczyć. Nie tylko mnie, ale jest naprawdę jest kozacka. Jak zobaczysz świat Władcy Pierścieni albo wiesz, Soku Milenium z 1 200 000 kawałków. No robi to wrażenie, no nie? To drodzy widzowie, wszyscy do Galerii Mokotów, ja też tego jeszcze nie widziałem, tylko na zdjęciach, więc wszystko przed nami, morsowanie i w tym roku chyba słabo idzie, co? Słabo, no pogoda nie sprzyja, chociaż walczymy, no walczymy i jak się da, no to jesteśmy, no nie wiem, w lutym lecimy, jedziemy w góry, więc może tam chociaż będzie, wiesz, ten śnieżyk i aura lepiej sprzyjać. No co zrobić, no? Możemy, nie wiem, jakieś tańce i wzywać zimę, no ale ciężko. A rower? Rower teraz miałem też zabronione jeżdżenie, ale już został zezwolone, więc zacznę go znowu wdrażać. Wziąłeś udział w multum szeregu akcji dosłownie odnośnie Orkiestry Świątecznej Pomocy. No tak, to chyba jakieś takie jest logiczne, normalne, no jeżeli gdzieś tam mogę się udzielić i w ten sposób pomóc, to grzechem byłoby tego nie zrobić. I jeszcze tak, bo gdzieś tam miałem już tam się, wiesz, wiadomo, że ludzie się zepną do wszystkiego, to nie jest jedyna forma pomocy, jaką robię. Także ja też sam charytatywnie gdzieś tam działam, pomagam. No ale wiadomo, że to jest taka wielka akcja, że tu zawsze najwięcej tego hajsu się udało zbierać, więc jak można, to trzeba pomóc. Jak poszły te akcje? No jeszcze niektóre trwają, ale niektóre fajnie, tam ponad 20 tysięcy za, wiesz, za to, że można ze mną zagrać. Także spoko, no ja się cieszę. No, fajna suma się z tego zbiera, no nie? Jak się te wszystkie akcje sumuje, no to myślę, że ze 100 koła będzie. A co można z tą zagrać? Wiesz co, ja tam powiedziałem, że w Hirowski byśmy zagrali, ale no to jest do ustalenia, no. Ja jestem otwarty na propozycje. Podejmę wyzwanie we wszystko oprócz FIFA. Ile tam jest na razie najwięcej, żeby do wylicytowania tej gry? Wiesz co, chyba wczoraj jak patrzyłem, było 24 coś. Za gierkę z tobą? W komputer. Z moim podpisem. A komputer ile warty?
a wiesz, że nie wiem nawet. Jakiś znajomy, mój sąsiad, który go też licytował, nie wiem, czy go licytuje dalej, bo powiedział, że już tak troszeczkę, wiesz, zaczyna się mu nie spinać budżet, ale mówi, że licytuje i mówi, że go szukał w ogóle, żeby kupić. To nie było, no nie? Nie umiał znaleźć nigdzie, więc to pewnie jest jakaś taka limitowana wersja, po prostu złożona, kozacka pod tą akcję. Także Acer się mega fajnie postarał też. To drodzy widzowie, jak ktoś ma luźno więcej niż 24 koła i chciałby Jankowi dowalić w Heroesów, no to zapraszam. Ja bym wziął udział, ale nie mam luźnych 24 koła na ten moment, więc nie wiem, może kiedyś nam się uda zagrać za mniejszą sumę. Janek, twoje podanie znalazło się w top 10 najlepszych poddań. Oba. Mega. Chciałem to zostawić na później, ale oba. No. Jak się z tym czułeś na początku, widząc to twoje wykonania, a później na tobie? No wiem, no i znowu jest ten balans zachowany, no nie? Wiesz, że najpierw się cieszysz, ale super, a później kurwa. Także nie, no fajnie. No cieszę się, że gdzieś tam zapisałem się w tej historii i jest mi miło po prostu. Na koniec dwa pytania od naszych wspierających patronów. Najpierw Piotr Z. chciałby cię zapytać, czy oglądałeś High League i co sądzisz o zachowaniu Denisa Załęckiego wobec twojego klubowego kolegi Alana? Nie widziałem High League, nie było mnie wtedy w domu, więc nawet nie miałem możliwości. No ale dla mnie to jest takie typowo, wiesz, no nie jest to sportowe zachowanie, no, z tego co widziałem. Nie wiem, jak tam historia cała wygląda między nimi, no ale takie zachowanie, wiesz. No ja bym to inaczej rozwiązał, nie? No ale to jest, wiesz, że oni się tam promują we własny sposób, mają swój pomysł na życie i co mi do tego. I ostatnie pytanie, Cyber MMA. Cześć mistrzu, co sądzisz o słowach Kamaru Usmana, który zapowiadał przejście dwie kategorie wyżej i chęć walki z tobą? Co sądzisz o takim starciu, że zawodnik takiej klasy mógłby się mierzyć z zawodnikiem o tyle cięższym, zakładając przy tym, że obaj są na poziomie mistrzowskim jak wy? No to chyba pokazałem to z Adesanią, tak? Który był i z Rockholdem, tak? Że... No słuchaj, no mam jakby inne wyzwania teraz na celu, mam inne priorytety, ale w przyszłości, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić tą walkę, pójdzie za tym fajny sos, no to dlaczego nie? Tylko mówię, nie, jeżeli na pewno by nie było to tak jak było z Adesanią, że on sobie zażyczył walki mistrzowskiej i od razu dostał tą walkę mistrzowską. Niech najpierw, wiesz, udowodni w kategorii wyżej, że faktycznie jest, że zasługuje na tą walkę. Wiesz, ale o ile Rockhold i Adesanya to są średni, to tacy duży średni racy, o tyle Kamaru no jest dużym, ale półśrednim, to są już dwie kategorie wagowe. No słuchaj, no wiesz, zapraszam, ale mówię, no ja mam inne priorytety, najpierw wyleczyć kontuzję, przygotować się do Rakicza, pokonać Rakicza no i dalej będziemy rozmawiać, co się dzieje. No drodzy widzowie, także co, przede wszystkim trzymajcie kciuka za zdrowko Janka, żeby jak najszybciej... To trzymajcie kciuki, bo się źle wyraziłem, a to już dbało się o szczegóły, musi być. Pamiętajcie, diabeł tkwi w szczegółach. Także trzymajcie kciuki za powrót do zdrowia naszego mistrza. I co, Janek, no jak najszybciej, abyś wrócił do tej klatki, pokonał Rakicza i wrócił do walki o pas. Niech się stanie. Amen. Dzięki.